Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów. Zaczynamy! O konsoli PlayStation 5 Pro wiemy już sporo. Zapowiedź japońskiego giganta zdradza wiele szczegółów o nowej konsoli, ale nie zdradziła najważniejszego. Polskiej ceny za ten sprzęt. Choć długo nie musieliśmy czekać i na oficjalnej stronie sklepu Sony pojawiła się taka informacja. Choć markety z elektroniką zapewne dorzucą jakieś niepotrzebne gadżety do zestawów z PS5 Pro. Oby w tych zestawach także znajdował się napęd i to za początkową kwotę, jaką musieliśmy zapłacić. Bo teraz ceny poszybowały w górę i koszt napędu to dwa razy więcej niż sugerowana cena. Okej, ale może w końcu zdradzą, ile PlayStation 5 Pro kosztuje w sklepie Sony. Ano 3,5 tysiąca bez grosika. Pani odda później. Mam dobrą wiadomość dla fanów gier RPG. Dragon's Dogma 2 otrzymała w jednej z aktualizacji polską wersję językową. To super wiadomość jak dla mnie, bo przed zagraniem w ten tytuł powstrzymywało mnie tylko brak naszego ojczystego języka. A teraz kiepskie wieści z obozu Konami. Jakiś czas temu chwaliłem japońskiego wydawcę, że myśli o Polakach i wyda grę Metal Gear Solid Delta Snake Eater z polskimi napisami. Ale niestety z jakiegoś niewyjaśnionego powodu to się zmieniło i Konami anulowało polską wersję językową. To niestety nie jest najgorszą wieścią, bo Konami postanowiło dodać rosyjski język. To dla Polaka jest jak cios w mordę. Co ciekawe, przecież Sony przestało utrzymywać handlowe kontakty z Rosją i na terenie tego kraju nie ma nawet sklepu PS Store i Rosjanie nie mogą kupić tej gry. To po cholerę dodawać rosyjskie napisy. Ano wszystko wskazuje, że da się jakoś to obejść. I Konami połasiło się na czysty zysk. Wczoraj Nintendo obchodziło 135. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Już dziś State of Play, na którym Sony pokaże mnóstwo gier. Gier, które przekonają fanów marki do kupna PlayStation 5 Pro? Zobaczymy. Pokaz rozpocznie się około 11 w nocy polskiego czasu. Raczej nie będę oglądał, ale kto wie. Może nawet będzie jakiś stream. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. A jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapę w górę i suba, jeśli tego jeszcze nie czynisz. Do usłyszenia.